Witam Was, kochani, w kolejnym foodbooku na moim kanale. Cały ten foodbook będzie taki, można powiedzieć, letni. No może poza drugim śniadaniem, bo pozostałe posiłki kojarzą mi się bardzo z latem i latem naprawdę chętniej po nie sięgam. Także po obejrzeniu tego filmu możecie dać znać, czy tylko ja miałam takie wrażenie, czy Wy również je mieliście. Jestem bardzo ciekawa. A na śniadanie dzisiaj będzie makaron na słodko. Ja mam tutaj makaron pszenny z tego względu, że jak chodzi o dania na słodko, to makaron pszenny najbardziej mi smakuje. Natomiast na słono wybieram makaron pełnoziarnisty. No i ja już go ugotowałam wcześniej, żeby za dużo czasu nie tracić. Do tego makaronu będzie sos truskawkowy, który zrobię z przepysznych sezonowych truskawek. Ja po prostu je tak uwielbiam. Sezon na truskawki jest najlepszym sezonem ever. Także dajcie znać, czy też moglibyście jeść truskawki codziennie. I te truskawki zblenduję razem ze skyrem. Skyr naturalny jest tutaj źródłem białka. Oraz erytrytolem. I takim sosem poleję makaron. I całość posypię posiekanymi orzechami nerkowca. W tym posiłku są one źródłem tłuszczu, więc są bardzo ważne, więc nie zapominajcie o nich. No i to by było tyle. Zabieram się do robienia, bo tutaj nawet nie mam co więcej mówić. I tak się prezentuje moje dzisiejsze śniadanie, czyli makaron na słodko z sosem truskawkowym i orzechami nerkowca. A tak swoją drogą to właśnie makaron z sosem truskawkowym bardzo kojarzy mi się z dzieciństwem, także jestem bardzo ciekawa, czy też tak macie i koniecznie dajcie znać. Dzisiaj na drugie śniadanie będzie coś, co wręcz uwielbiam i będzie to pizza na tortilli. Moim zdaniem jest to naprawdę świetna opcja fit fast foodu, z tego względu, że taki jeden placek tortilli ma 180 kalorii, więc naprawdę z tego można wyczarować super posiłki, takie dosłownie fit fast foodowe. Ja dzisiaj będę robiła taką klasyczną, zwykłą wersję tej tortilli, albo w sumie pizzy na tortilli, z tego względu, że są takie upały, że wręcz nie mam ochoty na nic ciężkiego, więc taki placek tortilli posmaruję sosem, a tak właściwie to po prostu zwykłą passatą pomidorową, czy tam przecierem pomidorowym, kto jak woli to nazwać. Całość posypię oregano oraz świeżo mielonym pieprzem. Na to ułożę mozzarellę i tym razem mam tutaj taką zwykłą mozzarellę już startą. Ułożę pokrojonego pomidora i całość będę zapiekać, aż ta tortilla tak się fajnie przyrumieni, ser się roztopi i później na gotową pizzę na tortilli ułożę rucolę. Jeśli chodzi jeszcze o samą tortillę, to ja mam dzisiaj taką najzwyklejszą pszenną, oczywiście kupną. Czasem kupuję pełnoziarniste, czasem pszenne, to zależy po prostu na jaką mam ochotę. I tym razem padło na taką. No i tutaj również nie mam co mówić, ten foodbook będzie bardzo banalny, także zabieram się do robienia. I taką naprawdę najbardziej klasyczną wersję pizzy na tortilli wsadzam do piekarnika. Tak jak wcześniej wspominałam, do zarumienienia, czyli powiedzmy do 10 minut maksymalnie. I ja piekarnik mam ustawiony na termoobieg i na temperaturę około 190 stopni. I tak się prezentuje moje dzisiejsze drugie śniadanie, czyli tak jak widać jest to pizza na tortilli. Dla mnie jest to taka lekka wersja, idealna na te upały, także jeśli lubicie pizzę na tortilli, to koniecznie zróbcie sobie taką standardową i klasyczną wersję. Na obiad dzisiaj będzie chyba najbardziej letnia propozycja, jaka tylko istnieje, bo będą to jajka sadzone, które usmażę na odrobinie oleju rzepakowego, tutaj już mam przygotowany. I te jajka oczywiście posypię jeszcze szczypiorkiem, do tego będą młode ziemniaczki z koperkiem, oraz mizeria. Tutaj mam przyszykowanego ogórka, jogurt naturalny, no i do tego standardowo przyprawy.
czyli świeżo mielony pieprz oraz sól. Soli to wiadomo, tylko odrobinę wystarczy. Jest to chyba najbardziej banalny obiad, jaki istnieje, także tutaj nie będę za dużo mówić i zabieram się do gotowania. I jeszcze jeśli chodzi o jajka, to ja zawsze je smażę pod przykryciem, z tego względu, że ja najbardziej lubię jajka sadzone, w których białko jest ścięte, natomiast żółtko jest płynne i właśnie przez to, że one smażą się pod tą przykrywką, to zawsze to wychodzi. Także jeśli lubicie żółtka płynne, tak jak ja, to bardzo Wam polecam ten sposób. I tak się prezentuje mój dzisiejszy bardzo prosty obiad, czyli jajka sadzone ze szczypiorkiem, do tego młode ziemniaki z koperkiem oraz mizeria. Nie ma co mówić, jest to taki obiadowy klasyk, można powiedzieć, no bo w sumie kto z nas nie lubi takich propozycji dań? Chociaż w sumie dajcie znać, czy one Wam również tak bardzo smakują jak mi. Dzisiaj na kolację będzie jedna z moich ulubionych propozycji kanapek letnich i będą to kanapki z warzywami oraz twarożkiem. I nie wiem dlaczego tak mam, ale właśnie takie kanapki zawsze mi się kojarzą z latem, ze słońcem, z wakacjami i zawsze w taką pogodę najchętniej po nie sięgam. Dla mnie są, można powiedzieć, takie lekkie, idealne na tą pogodę. Dajcie koniecznie znać, czy ktokolwiek z Was też tak ma. I tutaj ja mam przygotowane 3 kromki pieczywa Graham. Już chyba wspominałam o tym, że pieczywo Graham jest moim ulubionym pieczywem. No i standardowo, jak to w twarożku, mam tutaj twaróg, już oczywiście zmielony. Nie ukrywam, jest to ogromne ułatwienie w kuchni. Do tego jogurt naturalny, no i oczywiście warzywa. Jeśli chodzi o twarożek, to u mnie koniecznie zawsze musi być rzodkiewka. Nie wiem dlaczego, ale uwielbiam po prostu na maksa połączenie twarożku z rzodkiewką. Do tego posiekany szczypiorek oraz papryka. I twarożek doprawię świeżo mielonym pieprzem oraz szczyptą soli. No i tutaj żadnej filozofii nie ma, banał, także zabieram się za robienie.
I tak się prezentuje moja dzisiejsza kolacja, czyli takie pyszne kanapki z twaróżkiem oraz z warzywami. Dajcie koniecznie znać, czy też tak bardzo jak ja lubicie to połączenie smakowe. No i to by było wszystko w dzisiejszym foodbooku. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostaniesz tutaj ze mną na dłużej i klikniesz subskrybuj. Bardzo Wam dziękuję właśnie za każdą subskrypcję, każdego lajka oraz każdy komentarz. Bardzo mnie to motywuje do dalszego nagrywania dla Was, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Standardowo pamiętajcie, że na drugim kanale pojawi się film o 14, a my widzimy się za tydzień w niedzielę o godzinie 12.